Cześć. Dzisiaj materiał o silniku 1.6 TDI, oznaczenie CAY. One tam były w różnych wariantach, CAYA, CAYB, ale one między sobą się różniły niewiele, tylko obudową termostatu, samym montażem termostatu zasadniczo. Także dla tych, którzy wymieniają te silniki, od razu taka rada, żebyście dokładnie obejrzeli sobie, jak wygląda w waszym egzemplarzu termostat, bo jedne są wysunięte na zewnątrz w obudowie, a inne są już w bloku i stamtąd idzie rurka. To taki protip, żebyście nie zamawiali silnika, bo one mają te same oznaczenia, ale jeżeli chodzi o zabudowę termostatu, to macie dwa rodzaje. I rzeczywiście trzeba troszeczkę tam się nakombinować, gdybyście mieli, powiedzmy, nie to samo. Co jest do zrobienia, ale to trzeba się nakombinować. Ale do brzegu. Czy warto w ogóle taki silnik w samochodzie mieć i z czym to się je? Od razu mówię, warto, bardzo dobry silnik, duże przebiegi, potrafi pyknąć, 300 tysięcy to nie jest dla niego jakiś dyskwalifikujący przebieg, wszystko z nim jest w porządku, czasem można tam dopatrzyć się jakichś problemów z układem wtryskowym, ale dzisiaj w przypadku wtryskiwaczy diesla, no to wszyscy mają jakieś tam problemy z tymi wtryskami po jakimś czasie, nic nadzwyczajnego. Sprawa, która charakteryzuje generalnie tą serię silników 1.6, 2 litry Common Rail w Volkswagenie, to jest problem EGR-u. On od czasu do czasu, w zależności od modelu silnika, potrafi się rzeczywiście zepsuć. W przypadku silników 1.6 TDI słyszałem, że mniej więcej co 40 tysięcy km do takiej awarii dochodzi, no i wtedy trzeba ten EGR wymienić na zregenerowany, ewentualnie nowy. Nowy kosztuje gdzieś około 1500 zł. Tak słyszałem rok temu czy dwa. Czas szybko biegnie. Natomiast można oczywiście zamontować sobie zregenerowany taki zawór i to chyba kosztowało około 350 czy tam 400 zł ze zwrotem starego. Także takie jego cechy. Ja polecam ten silnik, chociaż nie powinienem, bo prowadzę warsztat, który naprawia silniki i je wymienia. My tych silników wymieniliśmy naprawdę niewiele. Przyczyny były wszystkie związane ze złą eksploatacją, niedbalstwem, byle jakością i tylko z tego powodu te silniki padły. Także polecam Wam oczywiście te silniki, chociaż jeszcze raz mówię, nie powinienem, bo prowadzę warsztat.